Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Skoki Narciarskie 2002. Jest to przedostatni odcinek z tej gry. Na dwa te ostatnie odcinki, czyli ten dzisiejszy i ten następny, są przygotowane Puchary Świata. Gramy jeszcze Tate'em France, musimy mu skończyć karierę. Najprawdopodobniej to się uda, no bo teraz mamy 39 rok, później będzie 40, więc idealnie jak gdyby to się złoży. W poprzednim Pucharze Świata zajęliśmy drugie miejsce. Naprawdę niewiele brakowało do tego, żeby w końcu ten upragniony Puchar Świata zdobyć na tym wyższym poziomie. Niestety tam zabrakło 76 punktów, czyli naprawdę różnica była bardzo malutka. W dwóch konkursach tak naprawdę wystarczyło być tam parę pozycji wyżej. Albo tak jak pamiętny konkurs w Oslo, zamiast trzeciego miejsca pierwsze miejsce zająć i ten Puchar Świata byśmy zdobyli. No niestety znowu się nie udało, więc znowu musimy o ten Puchar Świata walczyć. No i są jeszcze ku temu dwa odcinki, więc może się uda. Rozpoczynamy oczywiście w Kuopio. Kolejny sezon. No i tak, siłę wiatru mamy 58. Temperatura śniegu oczywiście moja ulubiona, czyli 0 stopni. Mówię ulubiona, no bo to pod żadne tak naprawdę dobre smary, dobre woski nie pasuje. Musimy wtedy korzystać z tego na minus 5. Tutaj jeszcze mamy znaczącą przewagę, bo jest 90% tego śniegu. No i tak już na dzień dobry to będzie słabsza kombinacja wosku. Drugie mamy gruby, średni 10, no też na 3, no ale już też tutaj nic nie zrobimy, zresztą tego jest tylko 10%. Jedyne co możemy to zacząć ten Puchar Świata. Ostatnio też był taki dosyć ciekawy zbieg okoliczności, bo na początku ta czołówka była dosyć wyrównana. Nie było takiego wyraźnego lidera, no i tam trochę ten dystans trzymaliśmy do połowy sezonu. Dopiero po tej połówce nie powiem, że nasza forma była słabsza, no ale tam Dawid Kubacki mocno zaczął szaleć. No i on ostatecznie ten Puchar Świata wtedy zgarnął. Natomiast zobaczymy, jak to się wszystko ułoży w tej edycji. Czy będzie jeden wyraźny lider od początku? Zaczął perfekcyjnie. Wygląda to. Czy tak jak podobnie w poprzednim sezonie? Kilku zawodników będzie się na początku biło o ten Puchar Świata. Dobry wiatr. Ostatecznie pewnie i tak zostanie wyłoniona ta trójka. Mam tu na myśli Wellingera, Kubackiego, no i nas, mam nadzieję. Natomiast po kwalifikacjach do pierwszego konkursu mamy 9. pozycję. Duża strata do prowadzącego Antiego Alto. Nie mniejsza do Kobayashiego i Krafta. No te straty są spowodowane właśnie trochę tą kombinacją wosku, przede wszystkim, która jednak jest słaba. Z progu. Zrobił na mnie duże wrażenie. No i zobaczmy, jaka będzie nota. 137,2. No teraz już spadamy za Angela Niszka, ale ostatecznie jeszcze gdzieś tam o jedną pozycję się udało awansować. Z tym, że ósma pozycja na początek sezonu, no to jest słaby wynik. Być może jeszcze tu się uda awansować o jedną pozycję albo dwie. Ten ostatni no ale ostatnio, jak dobrze pamiętamy, to my chyba od zwycięstwa zaczęliśmy w Kuopio. Teraz odległościowo dobrze, ale te noty za to lądowanie będą cieniutkie. 134,34 pozycja, no to rozpoczynamy bardzo słabo, bym nawet powiedział, bo to jest 10. pozycja dopiero. Kubacki trzeci, Wellinger czwarty, zwycięzcą inauguracyjnego konkursu Anti Alto. Na dziś to już wszystko. Zapraszamy na następne zawody w skokach narciarskich. No i znowu może się okazać, że to 10. miejsce to później będzie takie kluczowe w ostatecznych rozrachunkach. Ale mówię, tutaj jak ta temperatura nie zadziała, a znowu nie zadziałała, bo znowu jest 0 i znowu jest znacząca przewaga, 90% tego śniegu. No to tutaj tak naprawdę się stwarzają problemy. Tym razem siła wiatru 79. Troszkę deszczyku też mamy.
No i zobaczmy ten drugi konkurs. Nieprawdopodobne. Tak jakby coś dodało mu skrzydeł. Co chcesz przez to powiedzieć? Nic, ja tylko byłem pod wrażeniem. No wiatr w plecy jest. My sobie z tym wiatrem na razie poradziliśmy. No i te drugie kwalifikacje już znacznie lepsze. Czwarta pozycja. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na wyjście z progu. Zrobił na mnie duże wrażenie. To było niespotykane lądowanie. Rzeczywiście nie sądzę, żeby... No tak, tak, czułem, że to będzie teraz trochę słabszy skok. Trzecia pozycja. 1/10 za Fettnerem, parę punktów za Kraftem. Dodatkowo jeszcze Wellinger, Kubacki nas wyprzedzili. Kraft i Kytosacho też byli przed nami, czy nie? Już teraz nie pamiętam. No w każdym razie po pierwszej serii szósta pozycja. Czyli znowu trzeba odrabiać. Uwaga, rusza, odepnął się z całej siły. A to daje mu wystarczającą prędkość przy wyjściu z progu. No ale naprawdę, warunki tutaj były ciężkie. Bardzo mocny wiatr w plecy. Teraz trochę lepszy skok, nota 139. To nam na razie daje ponad 9 punktów przewagi nad Geigerem. No ale zobaczmy, jak to się skończy. Skończyło się tak, że wyprzedziliśmy tylko jeszcze Manuela Fettnera. Piąta pozycja. No z dobrych informacji jest to, że i Dawid Kubacki i Andreas Wellinger też jakoś mocno nie szaleli podczas tego weekendu. Bo u Wellingera są to 2/4 miejsca, u Kubackiego 2/3 miejsca. No i po dwóch konkursach strata do tej najważniejszej dwójki, czyli Kubackiego i Wellingera, to jest odpowiednio 30 i 50 punktów. No źle nie jest, ale wiecie, no jakby to były na przykład 2 drugie miejsca albo 2 zwycięstwa, no to byśmy sobie już taką jakąś przewagę wybudowali. Natomiast tutaj to się wszystko zaczyna jak gdyby od zera, a nawet lekkiej straty. No ale kłopio za nami, teraz Lillehammer. Tutaj już mamy zdecydowanie lepsze warunki. A lepsze warunki oznaczają lepszą kombinację wosku, a lepsza kombinacja wosku oznacza, że będziemy mogli walczyć o zwycięstwo w końcu. I gruby, suchy minus 11. No i zobaczmy, siła wiatru 44. Witamy z miejsca byłych igrzysk olimpijskich, z Lillehammer w Norwegii. Skoki narciarskie stają się coraz popularniejsze. Dokładnie, a najlepiej to widać po rosnącej liczbie fanów tego sportu, jak choćby dziś. 84,9. Nie najlepsza, ale już o 10% lepsza niż poprzednio. Zaczął perfekcyjnie. Wygląda to bardzo dobrze. A dodając do tego jeszcze takie w miarę warunki atmosferyczne. No to co prawda na razie za Nusiainenem. No ale ostatecznie w kwalifikacjach też 7. pozycja. No kurde, na razie się coś nie mogę przełamać. Ostatni trening najwyraźniej mu pomógł. Poprawne odbicie z progu. No i teraz mi trochę podwiało pod narty. Zobaczymy. 135,8, czyli nota lepsza. Na razie za Vilo Palosari. Ale i tak do Krafta, do Kubackiego, do Wellingera i do Kytosacho to jest od 3 do 5 punktów straty. No jest szansa, że Palosari jednak wypadnie z tego obiegu tutaj. Może uda się Krafta prześcignąć, chociaż on na początku sezonu widzę, że tą formę ma w miarę taką wysoką. Idealny start. No i patrzcie, znowu 3 miejsce. Za Nusiainenem i za Kobayashim. Do Kobayashiego 0,7. A że Vilo Palosari nie tyle nas wyprzedził, co ma taką samą notę, ale jednak mu przypisali to 7 miejsce. No i w związku z tym, że jednak Wellinger z Kubackim już pomału zaczynają tą swoją formę osiągać i mają 1. i 2. miejsce, no to na razie ten początek sezonu to nie jest za ciekawy dla nas. 8. pozycja w generalce, 100 punktów. Kubacki z Wellingerem ex aequo na razie po 200 punktów zgromadzili.
I to jest straty 97 punktów. To oczywiście nie jest jakoś dużo, żeby tutaj się już teraz bać i poddawać. No ale mówię, no tutaj na początku sezonu to nawet by się bardziej przydało jakąś przewagę zyskiwać. Kolejny konkurs Pucharu Świata do południowych sąsiadów. No a na pewno pozycje 10 i 8 to są nieakceptowalne jednak. Niezwykle interesujące. No, 5 miejsce to jeszcze tam można zaliczyć do w miarę umiarkowanie udanych. Wciąż są w wielkiej formie. Natomiast 10 i 8 pozycja to powinny być te kilka pozycji wyżej jednak. Znalazł doskonały punkt do wyjścia z progu. Zaniesie go to daleko. No i podobnie, to jest chyba nasz poziom póki co na początek tego sezonu. Tak, ładny, bezproblemowy początek. Czas przemija. Teraz w końcu może to będzie jakiś awans, bo nota 139,9. Chociaż to jest awans tylko na 6 pozycję. Tutaj jednak trzeba zdecydowanie dalej latać, chociaż Dawid Kubacki jest 8. No tak, wiaterek wygląda na to, że jest taki pod narty. Odbił się. Więc tutaj przy odrobinie szczęścia to naprawdę można odlecieć. Z tym, że coś jakoś my właśnie odlecieć nie możemy. Z Kubackim przegramy, z Kraftem też przegrywamy. Dzisiejsza słoneczna pogoda. No i to jest kolejna 8 pozycja. Wellinger 1, Kubacki 6. Kubackiemu się udało awansować. Kolejna 8 pozycja, no to kolejne 8 miejsce w generalce. Wszyscy uciekają na razie. Dobra, spróbujemy dać średni, czyli uniwersalny na minus 12. 2,3 grama, zobaczymy. To poniekąd takie testy będą. Ja przypuszczam, że... Dziękujemy, że jesteście z nami. No to do końca nie będzie lepsze rozwiązanie niż jednak pomieszanie tych wosków na minus 5. Długimi skokami. No ale zobaczmy, bo tego wosku też nam dużo nie użyliśmy. 77,4. No mówię, tutaj zawsze trzeba by było teraz przeanalizować, ile by było na tamtych woskach. Znalazł doskonały punkt do wyjścia z progu. Zaniesie go to daleko. Tutaj nawet jeżeli będziemy mieć pierwsze miejsce, no to się też nie ma za bardzo z czego cieszyć. A w ogóle to mamy 5. No czasami tak jest właśnie, że po takim naprawdę dobrym sezonie, to później jakoś wychodzi taki słabszy. No ja mam nadzieję, że to ostatecznie się nie skończy aż tak słabo. Co chcesz przez to powiedzieć? Nic, ja tylko byłem pod wrażeniem. No i tutaj jednak powalczymy jeszcze o to podium. Ale już teraz widzicie drugie miejsce. No wszystko niby wygląda dobrze. Co prawda te noty od sędziów słabe. Taka sama nota niby jak Eignera. No ostatecznie dało nam to awans w sumie na 5 pozycję, więc źle nie jest. Jeszcze Wellinger ma taką samą notę jak my. Także te różnice punktowe naprawdę są małe. Znów pruje powietrze jak orzeł. A mam nadzieję, że nie przytną mu skrzydeł. I jakie lądowanie. No i tak, Eignera powinniśmy pokonać. Jeśli on skakał przed nami w ogóle. Ale z kolei przegraliśmy o jeden punkt z Kraftem. Wellinger nas pokonał, czyli kończymy na 6 pozycji. Wygrywa Kubacki przed Kobayashi Mikito Saho. No na razie ta czołówka się unormowała 4 zawodników, którzy mają po 300 albo ponad 300 punktów. My na razie 175. No ale jak tutaj nie będzie szybkiego przebudzenia, to naprawdę i do tego trzeciego miejsca będzie później ciężko odrobić. Z
Suchy minus 14, no to teraz w końcu powinien być ten wosk odpowiedni. I gruby suchy minus 12. No i drugi dzień zawodów w Engelbergu. Ten piękny dzień w Engelbergu. Halo, witamy Państwa. Zapraszając na kolejne zawody Pucharu Świata. 91,7, no w końcu. Znalazł doskonały punkt do wyjścia z progu. Zaniesie go to daleko. W końcu lepsza kombinacja wosku, w końcu lepszy skok. Pierwsza pozycja w tabeli. I po kwalifikacjach mamy czwarte miejsce. Znakomity skok. Dokładnie, a jeżeli popracuje nad techniką, w następnym sezonie będzie skakał z najlepszymi. Chociaż teraz obawiam się, że ten skok nie był zbytnio dobry. No tak, trzecia pozycja. Przegrywamy z Kobayashi i z Kito Saho, ale po około 1 punkt. Większa strata do Kubackiego, Wellingera i Alto. No na razie najlepsza pozycja była piąta. Może się uda pobić. Ten ostatni trening najwyraźniej mu pomógł. Poprawne odbicie z progu. Może się uda pobić, a może nie. Na pewno to był dobry skok. 135,6. Tak, i to nam daje czwartą pozycję w tym konkursie, czyli najlepszą w tym sezonie. No mimo wszystko nadal to jest słaby wynik. Dalej jesteśmy za Wellingerem, za Kubackim. Alto wygrał. Alto wygrał po raz drugi w sezonie, z tym, że on między pierwszym a drugim zwycięstwem miał taką pasce słabszych wyników. Mimo wszystko on teraz jest piąty. My awansowaliśmy na siódmą pozycję, 3 punkty przed Nusiainenem. No ale 180, 175 punktów straty do Kubackiego. I ile? I 205 punktów straty do Wellingera. No to jakbyśmy sobie popatrzyli na poprzedni sezon Pucharu Świata, no to tam różnice były niewielkie. A tutaj już 200 punktów. No nie wiem jak to się skończy. Na razie przed nami Oberstdorf i ten turniej czterech skoczni poniekąd. I wilgotny 1, wilgotny 2. No to zaczynamy. Dzisiejsze zawody odbędą się na słynnej skoczni w Oberstdorfie. Kto wie, czy nie będziemy po raz kolejny świadkami emocjonujących wydarzeń. Może i dziś liderom przyjdzie oddać tak cenne punkty zawodnikom z dalszych miejsc. Dokładnie. Poczekajmy i przekonajmy się. Nie, no wiaterku prawie nie ma. Ale tak, spóźnione wyjście z progu, 43 miejsce, no to chyba będziemy na styk w 50. Nawet 49 miejsce, 20 przed Johanssonem, pół punktu na szczęście nad Tobiaszem Frojerem. Ulala, niebiosa. No bo by się skończyło źle. Deszczu. Teraz chyba bardziej potrzebne by im były narty wodne. Tak, tylko że to jest zupełnie inna konkurencja. No oczywiście w tym drugim skoku się zdecydowanie poprawiamy, bo to jest nota 141,1. Czyli to nam daje awans z 49 pozycji, słuchajcie, na drugą. 1,2 straty do Kubackiego. 1,4 przewagi nad Wellingerem. No ten skok już naprawdę był dobry. Warunki są dobre, bo tutaj wiaterku prawie w ogóle nie ma. Wspaniały start. Oczywiście może być z tego dumny. I myślę, że powinniśmy obronić tą drugą pozycję. 138,5. Co prawda skok słabszy, no ale nad Wellingerem udało się te pół punktu przewagi utrzymać. Zobaczmy, czy nas Dawid Kubacki pokona, czy może odniesiemy pierwsze zwycięstwo w sezonie, słuchajcie. Rzeczywiście ma bardzo dobre wyczucie. No nie, pierwszego zwycięstwa nie będzie. Ale jest drugie miejsce. Skoków, prawda? Tak jak wspominałem, no pół punktu przed Wellingerem, no ale dobrze, że się udało.
Kubacki większa do nas przewaga, ale drugie miejsce. Na razie stoimy w miejscu, siódme w generalce, no ale do prawie wszystkich trochę tam odrobiliśmy. Na razie się trzeba bardziej patrzeć na Niko Kytosaho, no ale to jest 86 punktów straty, to myślę, że do niego jednak tu będziemy już z każdym konkursem odrabiać. No szczególnie, że to drugie miejsce w Oberstdorfie, to mam nadzieję, że to będzie takie przełamanie. Gruby średni 1. Też możemy pomieszać trochę. O, kombinacja z 4 wosków i rozpoczynamy konkurs w Garmisch-Partenkirchen. Konkurs nocny, siła wiatru 84. Mamy nadzieję, że zawody w Garmisch-Partenkirchen będą bardzo emocjonujące. Panujące dzisiaj warunki rzeczywiście powinny sprzyjać zawodnikom. Sądzę, że możemy spodziewać się. No może to jest jakaś metoda, żeby słabiej skakać w kwalifikacjach. Może wtedy komputer pomyśli, że trzeba obniżyć poziom. Zobaczymy, ale sądzę. Nie wiem, nie wiem. No ale tak skakać na granicy w kwalifikacjach. To też nie jest do końca odpowiednie rozwiązanie. No tak jak teraz, bo to się może skończyć niestety, ale wypadnięciem. Chyba nie dopisało mu do końca. No właśnie, 46 to już teraz nie ma bata, żebyśmy się załapali. 52 pozycja. No to tak, to tutaj po tym konkursie to wszystkie marzenia o zdobyciu Pucharu Świata jednak już odchodzą. No bo 0 punktów to już jest w ogóle koniec. Za bardzo się skupiłem na gadaniu zamiast skupić się na skakaniu. O, tak powiem. No i o ile jeszcze odpowiednie są warunki, to nawet po spóźnionym wyjściu z progu da się awansować, chociaż już w Oberstdorfie były problemy. No to jednak w Garmisch-Partenkirchen mnie wykosiło. Spodziewać się przede wszystkim, że liderzy Pucharu Świata utrzymają swoje pozycje. No cóż, pożyjemy, zobaczymy, ale sądzę, że masz rację. Odbił się wszystkimi siłami. Doskonale, wspaniała technika, widać mistrzowską rękę trenera. My się oczywiście tutaj nie będziemy jakoś mocno załamywać, bo wpadki się zdarzają najlepszym. Wspaniały start. Rzeczywiście może być z tego dumny. No ale szkoda, na pewno szkoda. Teraz zobaczymy, co nam to przyniesie. Drugą pozycję za Antim Alto, za Dawidem Kubackim oczywiście i za Andreasem Wellingerem. Uważajmy na Krafta, bo on ma tylko 0,4 punktu straty. Chociaż jeszcze teraz Krafta Nusiainen przeskoczył. Idealny start. Słabe lądowanie, druga pozycja, niestety. No Nusiainen oddał naprawdę bardzo dobry skok. Tak, Walto, Alto, Wellinger i Kubacki też. Nusiainen 129,3, znaczy my byśmy mieli jeszcze lepszą notę, no ale to lądowanie jednak tam było z takim telemarkiem, tym słabszym. I oto dotarliśmy do końca. I to jest piąta pozycja, no takimi piątymi pozycjami to my też tutaj za dużo nie będziemy odrabiać. Co prawda Kytosaho teraz był 10. No ale to jest mimo wszystko nawet niecałe 20 punktów odrobione. Tutaj raczej trzeba zacząć wygrywać pomału konkursy. Z tym, że jak my mamy wygrywać? No cały czas jest temperatura śniegu 0. No losowość tych warunków w tej grze to też jest jeden chyba z największych minusów. Jeszcze mówię, jakby było więcej tych smarów, jakieś może dodatki do mieszki, no żeby szło pokombinować, to ok. No ale jak później nie mamy i są problemy z tym, żeby dobrze narty nasmarować, no to jednak te warunki powinny być zdecydowanie bardziej zmienne. No teraz mamy kombinację wosku 68. I co ja z taką kombinacją wosku mogę zrobić? Dokładnie, a jeżeli popracuję nad techniką, w następnym sezonie będzie skakał z najlepszymi. Tu jeszcze tylko jest taki plus, że widzę, że są takie świetne warunki do skakania. No i o dobra, udało się zająć pierwsze miejsce w kwalifikacjach.
Ale skok też był idealny. Chyba okoliczne lotniska zgłoszą przelot UFO. To było niespotykane lądowanie. Rzeczywiście nie sądzę, żeby mógł zrobić... No jest drugie miejsce za Antim Alto. 0,2 za nami się czai Nusiainen. 0,6 za nami się czai Kubacki. Odbił się wszystkimi siłami. Doskonale. Wspaniała technika. Widać mistrzowską rękę trenera. I czy się obronimy? Obroniliśmy się, także powiem wam tak. 0,1 przed Kubackim. No jakaś szansa na zwycięstwo jest, aczkolwiek myślę, że Anti-Alto tutaj sobie poradzi w tych warunkach. I pierwszego zwycięstwa w sezonie jednak nie będzie. Znakomita prędkość na starcie. No ale będzie kolejne drugie miejsce. No tak, Alto jednak miał dzisiaj swój dzień i on zasłużenie wygrywa. Natomiast my 0,1 przed Kubackim. No dobrze, że się udało obronić. Co ciekawe, ten drugi skok wydawało się, że jest gorsza, jest lepsza nota niż w tym pierwszym skoku. No i znowu, do reszty stawki troszkę odrabiamy. Chociaż z kolei teraz Anti-Alto znowu awansował na tą trzecią pozycję, więc tutaj też jeszcze się może wszystko pozmieniać. Raz, dwa, no dwa razy drugie miejsce mieliśmy. No szkoda tego najbardziej występu w Garmisch-Partenkirchen, no ale dobra. Turniej czterech skoczni poniekąd mamy za sobą. Drugie, piąte i drugie miejsce. Mówię, ta forma wygląda na to, że będzie zwyżkować. No i teraz przed nami Willingen. Od Willingen już się zaczynają przeważnie takie konkursy, w których coraz lepiej sobie radzimy. Więc mam nadzieję, że i tym razem też tak będzie. Siła wiatru 14. I znowu jedna ze wspaniałych skoczni, gdzie rekord świata ustanowił. Czyli tak jakby tego wiatru w ogóle nie było, co jest dla nas dobrą informacją. Przede wszystkim spodziewamy się niezwykle interesującego. Kombinacja wosku 88,7. Zawodnicy wciąż są w wielkiej formie. Ten ostatni trening najwyraźniej mu pomógł. Poprawne odbicie z progu. No tutaj już aż tak dobrze jak w Bischofshofen nie ma, ale nadal to jest czwarta pozycja w kwalifikacjach. Znalazł doskonały punkt do wyjścia z progu. Zaniesie go to daleko. Jedno jest pewne. A teraz dopiero czwarte. Niby lepszy skok, a znowu nota słabsza. Słoneczny. No i kończymy na siódmej. Miała być walka o zwycięstwo. Na razie z tej walki nie za wiele wychodzi. Wspaniały start. Rzeczywiście może być z tego dumny. To było niespotykane lądowanie. Rzeczywiście nie sądzę, żeby mógł zrobić to. 130,3 nota. Popularność skoku nad Fettnerem 0,4 przewagi, ale to... To nam dało awans tylko jedną pozycję. Willo Palosariego wyprzedziliśmy. Natomiast tak, do Alto i do Wellingera tracimy. Kubacki 9. Na dziś to już wszystko. W generalce nadal siódma pozycja, ale już tylko jeden punkt straty do Stefana Krafta. Chociaż on akurat teraz nadrobił nad nami 5 punktów. No do Antiego Alto też już się robi spora strata. No i teraz znowu właśnie tak, kombinacja wosku była lepsza, warunki podobne, a w Willingen naraz szósta pozycja. Gdzie w Bischofshofen było czwarte miejsce, drugie miejsce. No te skoki to też są nieprzewidywalne jednak. Znowu jedna ze wspaniałych skoczni, gdzie rekord świata ustanowił Adam Małysz. Willingen. Zapraszamy na emocje Pucharu Świata. Warunki pogodowe mamy wyśmienite i chyba możemy spodziewać się dobrych skoków. Mamy nadzieję, że tak będzie i skoczkowie z czołowych miejsc utrzymają swoje pozycje na liście. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na wyjście z progu. Zrobił na mnie duże wrażenie.
No tak, wyjście z progu to idealnie trafiłem, z lądowaniem zresztą też. Z Antimalto przegrywamy. Antialto naprawdę, on kwalifikacje ma przeważnie świetne. Ciągle zmieniający się kierunek wiatru. W konkursie już radzi sobie różnie. Dobrego pierwszego skoku. No ale tak jak gdyby to jest nasz główny konkurent teraz, więc lepiej tutaj na niego uważać. Przechyliło mnie tam pod koniec już samego lądowania. To jest piąta pozycja w tabeli. Ale Alto szósty. Ten skok był niezły, nie sądzisz? Tak, wspaniały skok. Widać doskonałą technikę zawodnika. No i teraz dobry skok. Nota 137,6. Jest. Niko Kytosaho za nami, Andreas Wellinger za nami, Dawid Kubacki za nami, Ryoyu Kobayashi za nami. Także pierwsze zwycięstwo w sezonie. Uratowane tym naprawdę drugim fantastycznym skokiem, gdzie pogoniliśmy całą konkurencję. No i w końcu mamy, no Willingen, tak jak wspominałem, tutaj przeważnie się zaczyna ta nasza dobra passa, no jest w końcu zwycięstwo. Miejmy nadzieję, że już teraz ta zwycięska passa nas nie będzie omijać, bo w generalce awansowaliśmy o dwie pozycje, co prawda punkcik przewagi nad Kobayashim, ale 140 punktów za weekend w Willingen, najbardziej udany chyba weekend do tej pory. 50 punktów odrobione do Wellingera, 55 do Antiego Alto. Do Antiego Alto tracimy teraz 90 punktów. Następny w kolejce do tak zwanego łyknięcia jest Niko Kytosaho. A że są dwa zawody w Zakopanem, no to myślę, że już po Zakopanem tutaj nam się uda to zrobić. Gruby, suchy 0. Warunki beznadziejne. A siła wiatru w Zakopanem 71. Nasze Zakopane staje się dziś bliskie sercu każdego. No ale fajnie, w końcu zwycięstwo w tym Willingen. Dziś puchar świata. No dosyć późno. Warunki pogodowe mamy wyśmienite i chyba. No to jest plus minus połowa sezonu, albo i nawet za połową sezonu już. Skoczkowie z czołowych miejsc utrzymają swoje pozycje na liście. Zaczął perfekcyjnie. Wygląda to bardzo dobrze. Szósta pozycja. Ale reszta, czyli Kubacki, Kytosaho, to na przykład za mną. No kilku zawodników z czołówki jednak jeszcze później słabiej skoczyło. Wiaterek jest taki boczny, także ostatecznie tam ściąga trochę w lewą stronę. Nic, ja tylko byłem pod wrażeniem. No i pewnie będzie druga pozycja. Na szczęście, nie ma. Tak, za Dawidem Kubackim, ale myślę, że to nam da trochę awans. Na czwartą pozycję Wellinger pierwszy, Nussiainen drugi, Kubacki trzeci, my na czwartej pozycji. Wellinger tutaj wydaje się być niezagrożony na tym pierwszym miejscu. Znalazł. Natomiast już ta reszta się będzie liczyła w walce o drugie miejsce. Zaczekał do A może i o pierwsze. Czy my zaatakujemy? Dokończył skok wyśmienicie. Nie, taką no to nie zaatakujemy. 133,3. Silny wiatr w plecy. Ja myślę, że Kubackiego, ewentualnie Nussiainena jeszcze się może uda wyprzedzić. Natomiast liczyłem, że to będzie nota w granicach 137 punktów, 138 i wtedy może by była nawet nawiązana walka z Wellingerem. Tak, Kubackiego chyba wyprzedzimy. Na szczęście. No o 3 punkty, to nie jest też taka mała znowu przewaga. Etu Nussiainen przypuszczam, że też nie skoczy jednak. Powinien mieć dobrą prędkość na progu. To nie jest zawodnik tej klasy. Pewnie minimalnie, ale przegra. No tak, on jeszcze za Kubackim. No i Wellinger. Wellinger jest ten problem, że on miał 138,6. Chociaż tu widzę wiaterek z tyłu cały czas. Wspaniały start. Rzeczywiście może być z tego dumny.
No i będzie na granicy, ale chyba wygra. Pierwsze miejsce. Tak, 132,6. No 0,7 odrobiliśmy, ale mówię, ta przewaga z pierwszego skoku to jednak było za dużo. No ale kolejne miejsce na podium z rzędu jest. I to oznacza tylko tyle, że zbliżamy się do Kito Saho na 1 punkt, do Antiego Alto na 50. No i w tym drugim konkursie w Zakopanem, gdzie siła wiatru jest 100, no to już trzeba będzie ich atakować mocno. Sypki średni minus 6. I gruby wilgotny minus 9. Akurat warunki w Zakopcu w tym drugim konkursie się trafiły idealne, jeśli chodzi o smarowanie. Zobaczymy tylko, gdzie ta siła wiatru 100, z jakiego kierunku ona będzie wiała. Puchar świata w stolicy Tatr. Rozpoczynamy tegoroczne starty w Pucharze Świata. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to typowo wiatr pod narty. Zawodnicy też wiedzą, że aby zdobyć maksymalną liczbę punktów, będą musieli wykazać się dobrym przygotowaniem. I to rzeczywiście jest typowo wiatr pod narty. We wszystkich 20 konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zgadza się, wszyscy muszą pokazać... 135,5 metra, ale widzicie, taki skok daje mi siódmą pozycję na razie. A ostatecznie 11. No tutaj to naprawdę. Nieprawdopodobne. Tak jakby coś dodało mu skrzydeł. Co chcesz przez to powiedzieć? Nic, ja tylko byłem pod wrażeniem. Trzeba będzie skakać bardzo daleko, żeby tutaj coś osiągnąć. Co gorsza za... Ale tutaj wydaje mi się, że niestety nic ja nie osiągnę. Przy tych warunkach to jednak widzę, że zawodnicy komputerowi są bezkonkurencyjni. Zaczął perfekcyjnie. Wygląda to bardzo dobrze. No i powiem tak, robiłem co mogłem. W tym drugim skoku 137 metrów, 144,6 nota. Pół punktu przed Stefanem Kraftem. No ale Nusiainen za nami, Arttu Pohjola za nami, Niko Kito Saho już przed nami niestety. Granerud podobnie, no to już jest porażka. Kobayashi, Alto, Fettner, Wellinger i Kubacki. Chociaż Kubacki z pierwszego miejsca spadł na piąte. Wellinger trzeci. Kito Saho ten drugi skok 152,7, no to naprawdę rewelacja. Alto drugi. No niestety Kito Saho i Alto pierwsze i drugie miejsce, więc tutaj mówiłem, że najwyższa pora, żeby ich łyknąć po drugim konkursie w Zakopanem. Nic z tych rzeczy. Granerud 1/10 przed nami. Ósma pozycja. No to znowu wracamy do tego, można by powiedzieć, słabszego skakania. I znowu nam się Alto odbił na 100 punktów. Wellinger równe 1000 punktów teraz ma. No ale my się na razie Wellingerem nie zajmujmy. My się musimy cały czas na razie Antim Alto i Niko Kito Saho interesować. Sypki suchy 0. I gruby suchy 3. I Hakubaka 120, siła wiatru 74. Skoków narciarskich. No tak naprawdę ten drugi skok w Zakopanem tylko był na takim poziomie, który dawał tam jeszcze szansę na walkę o... albo zwycięstwo, albo jakąś wyższą pozycję, natomiast te dwa pierwsze skoki jednak były słabsze. Nieprawdopodobne. Tak jakby coś dodało mu skrzydeł. Co chcesz przez to powiedzieć? Nic, ja tylko... Teraz mam nadzieję, że w Hakubie będzie zdecydowanie lepiej. Na razie wygląda to... No dobrze, niedobrze. Ta cała czołówka niestety przede mną. Znakomity skok. Dokładnie, a jeżeli popracuje nad techniką, w następnym sezonie będzie skakał z najlepszymi. No i nawet ta nota 141,9. No nie, teraz trochę lepiej, bo to mi dało trzecią pozycję. Kito Saho spadł na piąte miejsce. Dobra informacja, bo Alto jest dopiero 14.
Tak. Ładny, bezproblemowy początek. Zaczekał do ostatniej chwili ze zmianą. No i w ogóle nie było tej niebieskiej linii. Nie wiem, na czym stoję. Ale stoję na pewno w tym konkursie na podium, bo na razie mam pierwszą pozycję. Zobaczymy teraz tylko tak, czy Wellinger, czy Kubacki. Kto wygra, bo że ktoś z tej dwójki wygra, no to jest prawie pewne. Znów pruje powietrze jak orzeł. Są za dobre warunki, żeby oni tutaj ze mną przegrali. Chociaż mówię, nie ma tej niebieskiej linii, nie ma się jak odnieść. Popatrzmy, co za skok. No ale tu nawet nie ma co marzyć. Chociaż Wellinger chyba taka sama nota jak moja, ale przewaga z pierwszego skoku dała mu na razie prowadzenie. No i czy Dawid Kubacki wygra? I odrobi coś do Wellingera, czy nie? Trochę go chyba tam przechyliło na początku. No i jednak przegrał. Tak samo szybko dla skoczków. Jednak przegrał z Wellingerem. To znaczy tak, no oni mieli właśnie tą samą notę po pierwszym skoku, więc tutaj naprawdę się liczyły szczególiki. My ta druga nota 143,2 do Kubackiego odrobiliśmy 2 punkty i ostatecznie ja 1/10 z nim przegrywamy. No i znowu właśnie jest ta moja, no jak to nazwać, zmora, że 1/10 punktu brakuje i byłoby drugie miejsce, a jest trzecie. No oczywiście z trzeciego miejsca też się trzeba cieszyć. Kubacki z Wellingerem póki co, no to, że oni są na pierwszym i drugim miejscu, to jeszcze... No ja z nimi póki co na razie nie walczę o najwyższe cele. Oczywiście w każdym konkursie najlepiej do nich też odrabiać, ale tutaj mnie bardziej interesuje Kytos Acho 5 i Alto jednak awansował na 7 pozycję. No oczywiście Alto naraz ni z gruchy, ni z pietruchy. Najlepsza nota w drugiej serii to 3 punkty, aż wyższa od Andreasa Wellingera, który wygrał. Z 14 miejsca awansuje na 7. Na niewiele się mu to zdało, bo my byliśmy na trzecim miejscu. No ale odrobiliśmy do niego tylko 24 punkty, więc to pomału na razie idzie. Kolejne zawody odbędą się w Sapporo, gdzie znowu siła wiatru bardzo wysoka, 95. Tutaj nadal te warunki są na 0. Gruby wilgotny 7. Gruby wilgotny 2 mamy, no ale dobra. Witamy państwa ze słynnego... Trzeba po prostu skoczyć swoje i tyle. A rekordzistą w Sapporo Tate France 137,5 metra. Ciekawe, czy gdzieś tam w Zakopanem się jakiś rekord nie trafi. Bo tam jednak też te skoki były dalekie, szczególnie ten ostatni. Zaczął perfekcyjnie. Wygląda to bardzo dobrze. No i tutaj też znakomite warunki, 144,7, niby dobry skok, ale 8 pozycja. Znalazł doskonały punkt do wyjścia z progu. Zaniesie go to daleko. No i teraz jeszcze kilka metrów dalej, 139 metrów. No to nie dość, że to jest nowy rekord skoczni, to jest nota 149,7. Miałem mówić, że to jest nota na prowadzenie po pierwszej serii. Oczywiście Wellinger przed nami. 152,1. Ale nie wygląda to wszystko źle. To nawet wszystko wygląda bardzo dobrze. Anti-Alto znowu jest 14. Także przypuszczam, że tu w drugim skoku on gdzieś sieknie w okolicach 155 punktów nota albo i 160. Natomiast muszę przyznać się szczerze, że ten pierwszy skok naprawdę mi wyszedł i powtórzyć taki skok, zmieniający się kierunek wiatru, na pewno no to będzie mi bardzo ciężko. Dobrego pierwszego skoku. Wspaniały start. Rzeczywiście może być z tego dumny. To było doskonałe lądowanie telemarku. No ale może się uda. Jest pierwsza pozycja, 138 metrów, czyli tylko metr bliżej. Nota 147,9. Pół punktu przed Kytos Acho na szczęście. No i podobna sytuacja, jak już miała kilka razy miejsce, Wellinger z lekką przewagą po pierwszej serii, więc on tutaj ma wszystkie asy w rękawie.
No i też dobry skok, także tutaj oczywiście on wygra. 138 punktów, 149,9. 138 metrów, czyli odległościowo taki sam skok, ale 2 punkty jeszcze zyskał na notach. No i on ma piękną notę, 302 punkty. To się często nie zdarza, żeby była nota powyżej 300 punktów. Anti Alto 11, także tym razem aż tak dobrze mu nie poszło. W drugiej serii jeszcze Kyto Saho miał lepszą notę od nas. Ale ostatecznie pół punktu mu brakło. No i 0,2 słabsza nota Dawida Kubackiego, który ostatecznie zajął czwartą pozycję. No i zbliżamy się pomału do Antiego Alto i Niko Kyto Saho, ale to naprawdę pomału. To jest teraz odpowiednio 18 i 24 punkty straty. Nie, 34 punkty straty. A przed nami zawody w Oslo. Sypki, suchy 0. I gruby, suchy 5. I siła wiatru 63. Stolica Norwegii, słoneczne Oslo i słynna skocznia Holmenkollen wita wszystkich państwa. Oraz kolejny dopisała. W dzisiejszym odcinku najprawdopodobniej mogę wam tylko zaproponować jednak tą walkę o trzecią pozycję. Wiem, że liczyliście na więcej, no ale niestety ten początek sezonu to było doskonałe lądowanie telemarki. Był słaby, no i tutaj jest jak jest. Teraz te kwalifikacje w Oslo też bardzo słabiutkie. To jest ósma pozycja, ale wiatr jest mocny w plecy. Ten skok był niezły, nie sądzisz? Tak, wspaniały skok. Widać doskonałą technikę zawodnika. Ola. No i taką notą 121,7 to ja tutaj za bardzo nie mam czego szukać. Kyto Saho jest jeszcze pierwszy na domiar złego. Znów pruje powietrze jak orzeł. A mam nadzieję, że nie przytną mu skrzydeł. I jakie lądowanie? To na pewno musi zrobić wrażenie na konkurenta. No, 132,1. To ten drugi skok był naprawdę dobry. Lekki wiatr plecy. Zobaczmy teraz tylko, czy się coś uda awansować. Musisz wiedzieć, Fettner za nami, Naoki Nakamura. Co on tu w ogóle robi za nami? Stefan Kraft niestety już przed nami. Nusiainen jeszcze za nami. Antti Aalto przed nami. Kubacki, Wellinger. Kyto Saho na szczęście spadł na trzecią pozycję, ale to jest czwarty, no ale to znowu się wszystko zmieniło po tak naprawdę Hakubie i Sapporo. Teraz znowu oni troszkę zyskują. No i jeszcze raz, dwa, trzy, pięć konkursów do końca. Ponad 50 punktów straty musiałbym do Kyto Saho odrabiać. No oczywiście Kubacki i Wellinger to oni nie zagrożeni. Wellinger nawet raczej nie jest już zagrożony na pierwszej pozycji. Ale to są ich wewnętrzne sprawy. Teraz Salt Lake City, czyli moja skocznia. Na którą się trzeba przygotować bardzo dobrze. Siła wiatru 96 i na której by się przydało wygrać. Wszystko olimpijskich Salt Lake City stanie się dzisiaj terenem rywalizacji najlepszych skoczków świata. Znów pruje powietrze jak orzeł. A mam nadzieję, że nie przytną mu skrzydeł. To było doskonałe lądowanie telemarki. No na pewno. Nie pamiętam, ile wynosił rekord. Teraz jest 132 metry. Mamy. I czwarta pozycja. No niestety z tym wiatrem pod narty to tutaj trzeba zdecydowanie jeszcze dalej latać. Wspaniały start. No teraz w końcu dostaliśmy podmuch. Ale znowu zawaliliśmy lądowanie. Jest już z powrotem na ziemi. Pierwsza pozycja w tabeli jest mimo tych beznadziejnych not po 16-17 punktów. Z tym, że to jest tak, mimo wszystko tylko siódme miejsce. Alto pierwszy, Kyto Saho trzeci, Wellinger drugi, Kubacki szósty. No jakby było to lądowanie lepsze, to tutaj jeszcze by była jakaś szansa. Idealny start.
Ten drugi skok to jest tylko na to, żeby podtrzymać prowadzenie, ale niestety nawet prowadzenia póki co nie mamy, bo jeszcze Kraft nas przeskoczył. No to wracamy, słuchajcie, na ósmą pozycję. Alto i Kytosaho pierwsze i drugie miejsce. Tutaj się robi problem. 100 punktów straty do Niko Kytosaho na 4 konkursy. To jest tak, fajnie się gada. A tam 50 punktów na 5 konkursów, po 10 punktów na konkurs. No ale widzicie, tutaj już się robi kolejne 50 i 100 na 4 konkursy. No i teraz odrabiamy po 25 punktów. Także zobaczymy, czy my to odrobimy. Sypki suchy 12, a raczej minus 12 i gruby suchy minus 10. Zawody w Trondheim. Niestety w Salt Lake City naprawdę mi nie poszło, wybitnie wręcz. Obserwowali dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w norweskim Trondheim. Nieprawdopodobne. Tak jakby coś dodało mu skrzydeł. Co chcesz przez to powiedzieć? Nic, ja tylko byłem pod wrażeniem. Kytosaho pierwszy. Ale to gdzieś tam dalej był. Ale trzeba powiedzieć, że odpowiednie wyjście z progu ma wielki wpływ na długość skoku. Ma jeszcze dwie próby. Zobaczymy. No właśnie, ani jednej próby już może nie być. 29 pozycja. I kończymy na 31. No ale to i tak wiele by nie zmieniło. Co prawda Alto jest jeszcze 9, ale Kytosaho pierwszy. Do niego byśmy i tak nie odrobili. To już niestety wszystko. Mamy nadzieję, że... No tu jeszcze teraz się musimy bronić przed Ryoyu Kobayashi. Natomiast to jest podsumowanie, ten występ całego tego sezonu. No już ta pierwsza wpadka w Garmisch-Partenkirchen nam nabruździła mocno. Później zdarzały się drugie miejsce, pierwsze, drugie, trzecie, drugie. No w miarę to fajnie wyglądało, ale pomiędzy tymi konkursami znowu takie szóste, ósme pozycje. No ten sezon to zdecydowanie to jest w porównaniu do tego poprzedniego, to jest katastrofa. No tutaj jeszcze go trzeba dokończyć. Ale ostatecznie ja myślę, że to się skończy na czwartym, a raczej na tym piątym już miejscu. Lahti to jeszcze są spoko skocznie, ale Trondheim to ja też wybitnie jakoś, nie wiem, nie umiem tam skakać. Jakaś ta skocznia jest taka nijaka. To już nawet nie chodzi o to, że ja teraz tam spóźniłem ten skok. Może i dziś liderom przyjdzie oddać tak cenne punkty zawodnikom z dalszych miejsc. Dokładnie. Poczekajmy i przekonajmy się. Idealny start. To było niespotykane lądowanie. Rzeczywiście nie są... No ale ogólnie mi się tam skacze słabo. Zaczął perfekcyjnie. Wygląda to bardzo dobrze. I jakie kapitalne lądowanie telemarkiem. Chyba nikt nie potrafiłby zrobić. No i dobrze, dowaliliśmy Niko Kytosaho. Pomimo, że on miał 126,7 notę i myślał, że tu już się wita ze zwycięstwem po tej pierwszej serii, no to jednak jest za nami i jeszcze za Wellingerem. Się wszystkimi siłami. Doskonale, wspaniała technika, widać mistrzowską rękę trenera. Chociaż ten drugi skok to już był dramat. Spadek na trzecią pozycję. Należy do tych zawodników. Ale co ciekawe, dalej jesteśmy przed Alto i Kytosaho, bo tutaj na prowadzenie się wybili Kobayashi z Kubackim. Wellinger ostatecznie wygrał. No marne to pocieszenie z tego względu, że wyprzedził nas też nawet i Ryoyu Kobayashi. No to nie, tak nie może być. Znaczy do Alto to już w ogóle jest taka strata, że też tutaj chyba nie ma mowy, żeby na czwarte miejsce awansować. Teraz jeszcze się okaże, że my z Kobayashim przegramy. I gruby suchy 5. No jeśli będą takie warunki przez cały następny sezon, to ja dziękuję. Witamy
z miejsca ostatnich mistrzostw świata. Przez 80% zawodów temperatura 0. Fińskie Lahti, witam państwa. Chyba okoliczne lotniska zgłoszą przelot UFO. Zaczął perfekcyjnie. Wygląda to bardzo dobrze. Nota 135,9, a mimo to jest szósta pozycja. No ja myślałem, że teraz wszystkim pokazałem. A to tak naprawdę oni mi pokazali. Znakomita prędkość na starcie. I jakie kapitalne lądowanie telemarki. Chyba nikt nie potrafiłby... Co ja mogę powiedzieć? Kobayashi 5, my na 8 pozycji. Tutaj wygląda na to, że jednak skończymy na 6 pozycji. Bo ja bym musiał odrobić ile? 24, 14, 38 punktów. No mi już tam nie zależy, czy ja będę miał 5 pozycję, czy 6, to jest bez różnicy. Ja tu w ogóle tak, myślałem, że będę atakował na początku, że 3, później, że 4, teraz się okazuje, że ja 5 nawet nie zaatakuję. No ale tak jak mówiłem, no po takim lepszym sezonie przyszedł sezon bardzo słaby. W pewnym momencie, jak już się wie, że już się nic nie osiągnie, no to już się odechciewa wszystkiego. I tak mam akurat przy tym sezonie. Szczególnie, że no widzicie, znowu 0 stopni. No jak na takiej temperaturze można w ogóle dobrze narty nasmarować? Pozdrawiamy z Falun, które dziś staje się najważniejszym miastem dla miłośników skoków narciarskich. Kto wie, czy nie będziemy... Dobrze, że przed nami jeszcze jeden sezon Pucharu Świata, bo może tam będzie zdecydowanie lepiej. Przyjdzie oddać tak cenne punkty. No a tutaj te szóste, ósme miejsca to też już od początku było wiadomo, że to nie będzie ten sezon. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na wyjście z progu. Zrobił na mnie duże wrażenie. I jakie lądowanie. To na pewno musi zrobić wrażenie na konkurenta. Nieprawdopodobne. Tak jakby coś dodało mu skrzydeł. Co chcesz przez to powiedzieć? Nic, ja tylko byłem pod wrażeniem. Pierwsze miejsce jest. Kobayashi ma 7, ale to i tak jest za mało, żeby tutaj jeszcze do niego odrobić. Wspaniały start. Rzeczywiście może być z tego dumny. Zaczekał do ostatniej chwili ze zmianą pozycji. I dokończył skok. Także ostatnie zawody w sezonie kończymy na 4 pozycji. Ale w generalce, jak widzicie, to jest 6 pozycja. Czyli odzwierciedlenie całego jednak słabszego sezonu. No pierwsze w ogóle podium po dopiero 6 w 7 konkursie w Oberstdorfie. Później ta wpadka w Garmisch-Partenkirchen. Jeszcze jedna wpadka nam się w tym Trondheim przydarzyła. Mówię, nawet tutaj fajne miejsce, pierwsze, drugie, ale naraz ósme. Później trzecie, drugie, ale później znowu szóste, ósme. No i niestety, a że... No Kytosaho, ja wiem, czy on miał lepszą formę z Antim Alto. Może oni mieli podobną formę, tylko my mieliśmy właśnie słabszą. No bo im się też zdarzały wpadki. 14 pozycja, 11, 17, 10, więc tutaj jak najbardziej ich można było wyprzedzić. No ale to, no ten sezon z takich słabych, no i niestety 6 pozycja. Ja nie wiem, czy wtedy Danielem Czofenigiem też nie było. Podobnie, że ten przedostatni sezon Pucharu Świata skończyliśmy na 6 pozycji. Jakoś tak, albo w każdym razie na jakiejś niższej pozycji. No mimo wszystko 1000 punktów przekroczone.
Jedno marne zwycięstwo w sezonie. 2, 3, 4, 4 drugie miejsca. Także jakieś tam miejsca na podium się znalazły, no ale ostatecznie no to nie. To jest sezon bardzo nieudany. Na szczęście jeszcze jeden sezon przed nami. Ale ja tutaj o jakichś celach nie będę w ogóle mówił, bo to nie ma najmniejszego sensu. Już teraz sobie też był cel. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Na dzisiaj kończymy. Ja tylko tak, muszę sprawdzić w ogóle w zabawie, czy ten zawodnik będzie dostępny. Tak, ten zawodnik będzie, bo on tak podobnie jak Czofenik, jak Habdas i jak reszta ma te 40 lat. Czyli tutaj kariera jak najbardziej zakończona, ale będziemy mogli nim w razie czego kiedyś skakać w jakimś turnieju mistrzów czy coś w tym stylu. No do Czofeniga to nam jednak w tych statystykach brakuje. Też w sumie nie wiem czemu, bo teoretycznie to powinniśmy mieć podobne statystyki. Na treningi się odbywały za każdym razem. Jako, że nie było zawodów drużynowych, a więcej było Pucharów Świata, więc tym bardziej, jak gdyby, więcej możliwości do trenowania. No nie wiem czemu to tak wyszło. Jeszcze sobie rzućmy okiem na rekordy po tym mimo wszystko nieudanym sezonie, ale może się coś tu trafiło. Szczególnie mnie interesuje Zakopane i w Salt Lake City wyrównane, ale nie wiem czy teraz wyrównałem, czy już był wyrównany i Sapporo. W Sapporo nie tyle żeśmy pobiliśmy rekord, ale własny na 139 metrów ostatecznie on jest teraz ustanowiony. Był 137,5, także dwa lepsze skoki. Nie, w Zakopanem 137 metrów, ale to jest tak naprawdę dopiero szósty wynik. Pół rekordu za... pół metra za rekordem skoczni. Ok, no niestety po tym nieudanym dzisiejszym odcinku się z Wami żegnam. Zapraszam już Was na ostatni odcinek w tym sezonie. Na niedzielę, na 10 rano. Sezon skokowy, sezon sportów zimowych pomału dobiega końca, dlatego my też tą karierę na ten sezon w skokach narciarskich 2002 kończymy. No ale może akurat ją skończymy z przytupem. To się wszystko okaże w niedzielę, także bądźcie ze mną na bieżąco. Czekajcie na ostatni odcinek, oglądajcie ten ostatni odcinek, a na dzisiaj się z Wami żegnam. Cześć!